Witam serdecznie. W programie CGOW w module EGIP w wersji z dnia 29 września 2023 roku wprowadzona została możliwość przeglądania elektronicznej księgi wieczystej i pobierania jej poszczególnych działów. W aktualnej zaś wersji programu opcja ta została zoptymalizowana. Przechodząc z okna przeglądania informacji o działce do serwisu elektronicznych ksiąg wieczystych, w ustawieniach mam możliwość wybrania następujących opcji. Zaznaczenie pierwszego checkboxa sprawi, że od razu program wyświetli aktualną treść księgi wieczystej. Nie muszę w serwisie klikać na przycisk szukaj, a następnie wybrać, że chcę przeglądać aktualną treść księgi wieczystej, a nie na przykład zupełną treść, tylko program automatycznie daje do przeglądania aktualną treść księgi wieczystej. Natomiast wybór drugiego checkboxa sprawi, że klikając na przycisk pobierz PDF, program pobierze te działy, które mam tutaj wskazane. Dotychczas mogłem pobierać poszczególne działy ksiąg wieczystych osobno. Przechodząc z jednego działu do drugiego, mogłem po kolei pobierać te działy ksiąg wieczystych. W tej chwili, raz klikając na przycisk pobierz PDF, program od razu pobierze wszystkie działy, tak jak tutaj mam w ustawieniach zaznaczone. Jak to wygląda w praktyce? Chciałbym dla tej nieruchomości, dla tej działki zapoznać się z treścią księgi wieczystej. Księga wieczysta jest oczywiście podana i pobrać wszystkie działy tej księgi wieczystej. Zatem przechodzę do serwisu elektronicznych ksiąg wieczystych. I już mam podczytaną aktualną treść księgi wieczystej. Chcąc teraz pobrać jej treść, poszczególne działy, klikam na pobierz EKW, a następnie pobierz PDF. Poszczególne działy tej księgi wieczystej zostały pobrane. Mogę utworzyć z nich zbiorczy taki PDF i wykorzystać w dalszych moich opracowaniach. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami w programie CGO.